Dzisiaj jest zadanie w programie Excel. Program Excel jest to jeden z programów pakietu Office. Jak widzicie, pasek na górze bardzo przypomina pasek, który znajduje się w Wordzie, z którego już korzystaliśmy, czy w Paincie, w PowerPointie, w którym tworzyliśmy prezentację. Ten pasek wygląda podobnie, ponieważ jest to jeden z programów pakietu Office, jest bardzo podobny, więc tutaj jakby edycja naszego tekstu, który będzie znajdował się w arkuszach programu Excel, będzie bardzo podobna. Program Excel jest to program, który służy przede wszystkim do tworzenia baz danych, zbierania informacji, wykonywania skomplikowanych obliczeń. Bardzo często z tego programu korzystają na przykład księgowi, którzy tworzą jakieś rozliczenia. W takim arkuszu powstają na przykład listy uczniów w szkole, czy zbierane są różne informacje, które są potrzebne w danym momencie. Ja dzisiaj chciałam Wam zaproponować pracę w dwóch arkuszach, arkusz pierwszy i arkusz drugi. To jest zadanie pierwsze, to jest zadanie drugie. W arkuszu pierwszym będziecie zbierać informacje, właściwie uzupełniać informacje o dziewczynkach w klasie trzeciej, chłopcach w klasie trzeciej i nauczycielach, którzy uczą Was w klasie trzeciej. LP, czyli liczba porządkowa, wpisujemy sobie tutaj normalnie 1, 2, 3 i tak dalej. Następnie wpisujemy imię i nazwisko. To samo robimy w przypadku chłopców i w przypadku nauczycieli, którzy Was uczą. Dodatkowo przy nauczycielach wpisujemy przedmiot, którego Was uczy dany nauczyciel. Kochani, tutaj jest bardzo ważne, żeby w arkuszach programu Excel wpisywać w poszczególnych komórkach poszczególne dane, czyli jedna komórka, jedna dana. Tutaj jest jedno imię, tutaj jest jedno nazwisko. Arkusz programu Excel składa się oczywiście z miliona komórek, w których możemy sobie uzupełniać nasze dane. Podzielone są według liter alfabetu i cyfr, które znajdują się tutaj w pionie. Na pewno już zauważyliście, że arkusz Excel podobny jest do naszej maty do kodowania, a każda komórka posiada swój adres, tak jak na macie do kodowania. Zobaczcie, na przykład ta komórka to komórka B5. Dodatkowo tutaj, w tym miejscu, wyświetla się jej nazwa. Zobaczcie, C8, F9, C14, H13. Tutaj wyświetla nam się adres. Dodatkowo możecie sobie samodzielnie sprawdzić, co to za komórka. W pierwszym zadaniu po prostu uzupełniacie te trzy tabele. Teraz przejdziemy sobie do zadania drugiego, czyli przechodzimy sobie do arkusza drugiego i zobaczcie, tutaj przygotowałam dla Was nieco większe komórki. Przede wszystkim musimy sobie zmienić widok, żeby widzieć wszystko, tak jak w Wordzie, plusem i minusem. Tak sobie zróbcie, żebyście widzieli całe pole od 1 do 10 i od A do J. Zobaczcie, na pewno już wiecie, co będziecie robić. Będzie tutaj dyktando graficzne. Każdą komórkę można wypełnić kolorem. Służy do tego narzędzie tego wiadereczka, które znacie świetnie z Paint'a. Zobaczcie, kolorem żółtym wypełniamy 3D, więc szukamy sobie 3D na żółto. 5F, upewniamy się, jest 5F. Na żółto, 7D na żółto. Tutaj oczywiście możecie zmieniać sobie kolory i w ten sposób uzupełniacie. Zobaczymy, co wyjdzie.